Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Ostatnio troszeczkę więcej zacząłem bawić się Raspberry Pi i niesamowicie mocno chodził mi po głowie pomysł, żeby uruchomić właśnie na takiej malince Windowsa 10, bo jak niektórzy z Was mogą być zaskoczeni po tytule tego materiału, tak, da się odpalić pełnoprawnego Windowsa 10 na Raspberry Pi. Z tym, że jest drobny haczyk. Haczyk polega na tym, że Raspberry Pi używa procesora o architekturze RISC z zestawem instrukcji ARM, czyli jest to procesor bardzo podobny do takich, jaki możemy znaleźć przykładowo w naszych telefonach. Jednakże, co ciekawe, Microsoft wypuścił wersję Windowsa 10, która właśnie działa na procesorach ARM, więc jesteśmy w stanie uruchomić pełnoprawnego Windowsa 10, który praktycznie na pierwszy rzut oka wygląda tak jak tradycyjny Windows, którego macie na desktopie. W waszej głowie może pojawić się teraz pytanie, skoro jest inna architektura, to co z aplikacjami, czy będą one działać? Akurat tak się składa, że Microsoft przygotował emulator aplikacji z architektury x86. Problem polega jednak na tym, że działają tylko póki co aplikacje 32-bitowe i pracują nad tym, żeby 64-bitowe też były emulowane. Ogólnie sprawdzimy sobie też, które aplikacje uda nam się uruchomić, jakby to ja nie spodziewał się w sumie za wiele, ale myślę, że będzie to naprawdę coś ciekawego. O, pardon. Ogólnie też traktujcie tego całego Windowsa 10 na Raspberry Pi jako ciekawostkę, bo no, malinka nie jest specjalnie mocna, koniec końców jest to komputer za 200 zł, więc traktujcie ten cały materiał bardziej jako taką ciekawostkę, czy naginanie Raspberry Pi do granic możliwości. Generalnie plan był taki, żeby pierwotnie postawić Windowsa 10 na Raspberry Pi 4, które no jakby nie było, jest sporo mocniejsze. Tylko wiecie co? Tak się składa, że próbowałem i znam teraz 6 sposobów, jak nie stawiać Windowsa 10 na Raspberry Pi 4. Znaczy, to też tak nie do końca, bo Windows 10 się uruchomił, jednakże obecnie jest problem ze sterownikami do malinki czwórki i po prostu nie działają USB-ki na froncie. A życzę powodzenia w podłączeniu myszki przykładowo, jak nie macie działających USB-ków. Można to obejść w trochę taki hakierski sposób, bo okazuje się, że USB-C, które służy do zasilania, posiada też funkcjonalność USB i ona działa pod Windowsem 10 na Raspberry Pi. I zalecenie jest takie, żeby właśnie użyć na przykład takiego huba na USB typu C, który ma dodatkowo jeszcze możliwość zasilania pass-through. No i wtedy teoretycznie powinniśmy móc zasilić malinkę i korzystać z, na przykład z portów USB. No, jednakże w moim egzemplarzu okazało się, że ten konkretny hub jakoś ma skopaną logikę w tym power delivery i po prostu no, nie ładuje malinki jak hub jest wpięty, więc po prostu malinka się nie uruchamiała. No i trochę byłem niepocieszony tą całą sytuacją. Na szczęście okazało się, że Kamil posiada Raspberry Pi 3, na którym Windows 10 ARM działa praktycznie out of the box, bo wszystkie sterowniki są dopracowane. No do Raspberry Pi 4 pewnie też będą dopracowane, tylko potrzeba jeszcze troszeczkę czasu. Więc dzisiaj jako taki kompromis będziemy testowali Windowsa 10 ARM na Raspberry Pi 3. No wiem, że troszeczkę starszy, ale myślę lepiej pokazać cokolwiek niż nic. Generalnie Windows 10, czy jego instalacja, jest możliwa dzięki wysiłkowi ludziom z tak zwanego projektu WOR, czy to się powinno wymawiać WOR Project, Windows on Raspberry. Tutaj macie podlinkowaną stronę, którą będziecie mieli także w opisie materiału. Generalnie zrobimy to tak, że teraz podłączymy malinkę, spróbujemy się pobawić tym Windowsem. Dobra, to słuchajcie, żeby nie było, że jesteśmy oszukistami, to włączymy sobie teraz malinkę. Teoretycznie mamy nawet dobre źródło wybrane w monitorze, więc tutaj jest nasza malinka, tak, kabelki są wszędzie tutaj i się odpali Windows 10 i tutaj w ogóle jest emulowane EFI, bo malinka normalnie nie ma EFI, więc jest emulowane EFI, które dopiero ładuje Windowsa 10 z tego co czytałem, więc jest to troszeczkę taka pokraczna metoda ładowania tego Windowsa w ogóle. Nie wiem, czy tylko ja, ale ogólnie sam fakt tego, że Windows 10 w tym momencie się uruchamia i ja mam świadomość tego, że on się ładuje z malinki, coś tak wewnętrznie mi jakby, coś mi tu nie pasuje, coś tu jest nie tak, coś tu jest zmienione. I to taki jakiś wewnętrzny niepokój we mnie budzi troszkę. Pytaliście mnie dużo razy, kiedy powtórka Windowsa 10 na minimalnych. Myślę, że to się trochę liczy jako powtórka. Nie do końca ten sam sprzęt, ale też nieźle. O, updating.
Jeżeli chodzi ogólnie o Windowsa na Raspberce, to niektórzy podpinali pod USB 3.0 dysk SSD z Windowsem 10 i wtedy jak malinka zaczyna się bootować, to te USB-ki działają akurat. No i można było dużo szybciej ten Windows działał, bo tak, my teraz mamy Windowsa 10 na malince, który działa z karty SD. No, karty SD nie są najszybsze, więc czas losowy dostępu do pliku jeszcze jest w miarę ok, ale transfery same w sobie nie zachwycają, więc miejcie też na uwadze to, że ok, część tej jakby słabej wydajności będzie spowodowana oczywiście procesorkiem i ograniczeniami RAM-u malinki, ale też spory wpływ na to będzie miała karta pamięci, która jest na pewno też dość sporym ograniczeniem. Many, many minutes later. Dobra, moi drodzy, witam Was na pulpicie Raspberry Pi, które działa pod kontrolą Windowsa 10. Jak widzicie, no, nie jest to zbyt responsywna sprawa, okienka super płynnie się nie przesuwają, ale nie to nas będzie interesować. Póki co malinki nie podłączałem pod internet, chciałem dać jej troszeczkę, nazwijmy to, oddechu, jak na jeden raz. Tak więc przykładowo zainstalowałem 7-Zipa. Jest to aplikacja 32-bitowa, normalnie x86. I jak widzimy tutaj w menu kontekstowym, normalnie już nam się 7-Zip dodał. I możemy na przykład skompresować 7-Zipa 7-Zipem. Wiem, że troszeczkę śmieszne, ale jak sami widzicie, tutaj działa i pojawia nam się... O, nie zdążyłem. Troszeczkę to trwa. W każdym razie przy takich procesach pojawia nam się, że jest to 32-bitowa aplikacja. Zresztą podobnie jak to ma miejsce teraz już w Windowsie 10. Jednakże tutaj mamy, jak widzicie, 32 bity, co dodatkowo ma nam coś sygnalizować. Odpalimy przykładowo 32-bitowy x86 CPU-Z. Jestem ciekawy, czy CPU-Z cokolwiek nam pokaże. No, jak sami zresztą widzicie, ach, Malina 3 naprawdę... troszeczkę rzeczy składa się na tą wydajność, że o, mamy jakiś błąd. Jak sami widzicie, obciążenie procesora to jedno, ale obciążenie karty SD, no, to jest inna rzecz. Okej, okay, mamy Virtual CPU, tak? O, ale przykładowo wykryło, zobaczcie, płytę główną, że mamy Raspberry Pi, który jest produkowany przez Sony. Okej. Okay. Cia, niezbyt sensownie to wygląda, ale tak, mamy UEFI, które zainstalowane jest na karcie SD. Spróbujemy zainstalować Steama. Z tego co wiem, Steam, przynajmniej jego klient, jest 32-bitowy i nawet bez internetu instalka powinna nam się tutaj uruchomić. Jak widzicie, normalnie setup wygląda tak jak zawsze, jakbyśmy mieli to na naszym zwykłym komputerze i rzeczy normalnie się instalują, więc rzeczywiście ta emulacja x86 rzeczywiście działa, przynajmniej w takim mega podstawowym wydaniu, tak? Teraz sobie z dysku SSD przekopiowałem aplikację 64-bitową i zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy próbujemy uruchomić aplikację x86, która jest skompilowana na 64 bity. Po prostu dostajemy komunikat, że aplikacja nie jest w stanie się uruchomić. Ok, mamy tutaj przykładowo obrazek, który skopiowałem. No i podstawowy, generalnie wszystkie podstawowe funkcje Windowsa działają, no, tak jak w Windowsie. Jest to normalnie Windows po prostu skompilowany pod inną architekturę. Przykładowo teraz uruchamiam wyświetlanie obrazka i widzicie, troszeczkę to trwa. Procesor rzeczywiście jest żyłowany, ale zobaczcie, że również karta SD, no, tutaj nas mocno nie rozpieszcza. Plus 1 GB RAMu to też nie jest zbyt dużo. Jednakże zdjęcie, no, po chwili ładowania aplikacji, no, działa, jak widać, fantastycznie. Osobiście byłem bardzo ciekawy, czy uda nam się uruchomić jakieś starsze gry, przykładowo Need for Speed Underground, który miał, no, bardzo małe wymagania systemowe, działał on jeszcze nawet pod Windowsem 98, taki fun fact. Więc mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, no, wątpię, że się uruchomi, ale jestem ciekawy, co się... O, okej. Okay. Że się uruchomi? Select to take a screenshot, jakby wykryło, że to jest gra. Okej. Okay. A i się wyłączyło.
Dobra, ale miało to przebłysk, nie powiem. Tak aż autentycznie zwątpiłem, czy może nam się uda odpalić Undergrounda. Może uda nam się uruchomić Open Arenę. W ogóle nawet nie wiem, czy tutaj jest jakakolwiek akceleracja na tych driverach dla malinki graficzna. O matko, to działa. Jakby widzicie, jest maciupkie okienko, ale to się uruchomiło. W sensie, ja przypuszczam, że tutaj w ogóle akceleracja GPU leży totalnie. O kurde, to odpaliło. Jakby mamy chyba jedną klatkę na 2 sekundy. Pół FPS-a. Ale słuchajcie, renderuje i działa, nie? Biorąc pod uwagę, że to w ogóle nie jest skompilowane pod to i pewnie nie mamy driverów, to jest to w jakimś stopniu dla mnie imponujące, że to się w ogóle uruchomiło. To już jest coś. Dobra, spróbujmy Cinebench'a. R11, słuchajcie, bo wiem, że R15 nie działa. O! No proszę. To coś nowego. O nie, teraz się wydało, że testowałem Phenoma 6-rdzeniowego. Ciekawe kiedy film. On zaczyna robić. I to w trybie emulacji działa. Nice. Jakby... Okej. No, nie działa to zbyt szybko. Ale działa, w sensie jakby... W sumie to nie wiem sam, co mam o tym myśleć. 15 minutes later. O tak, po 100 latach zadziałało. Tak, no fantastycznie, uruchomiliśmy Steama, czyli zembedowaną przeglądarkę. Fantastycznie, Łukasz, bardzo dobra robota. A few minutes later. Okej, mamy to. Mamy wczytanego Steama na Raspberry Pi. O, fantastycznie. To co? Ja myślę, że na spokojnie, tak? Wiedźmin 3 leci teraz. Gratulacje, dokonaliśmy coś, czego nikt nie potrzebował. Jasne, można tutaj odnieść takie wrażenie, że no, rzeczywiście to powoli działa i tak dalej. Tak, pewnie, że powoli działa, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest natywny kod w ogóle tutaj uruchamiany, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no... Dobra, odpaliłem Edge'a, bo zostało nam jeszcze sprawdzenie przeglądarki. Jak faktycznie przeglądarka działa. I oj, nie działa za dobrze. 3 hours later. No nie, i się Edge skraszował poważnie. Chyba mamy za mało RAMu, biorąc pod uwagę to, jak pewnie dużo biedna malinka musi teraz swapować, bo się w RAMie nie mieści. O, ale wiecie co, miałem taką cichą nadzieję, że chociaż się załaduje ta stronka. Cóż, no można by to zmieszać z błotem i powiedzieć, że tak naprawdę to Windows 10 nie działa, tylko de facto się uruchamia, bo o jakimkolwiek komfortowym działaniu można zapomnieć. Jasne, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że chyba ani Microsoft, ani ludzie, którzy robili maliny, nie spodziewali się, że ktokolwiek będzie chciał odpalać tam właśnie Windowsa 10 ARM. I wszystko to, co widzieliście, jest tak de facto wysiłkiem kilku osób, które uparły się i piszą pod Windowsa 10 drivery, żeby ta malinka w ogóle no, uruchamiała ten system. Na tą słabą wydajność, no myślę właśnie to się składa, tak, że nie jest to oficjalne wsparcie i mamy po pierwsze problem ze sterownikami. No, po drugie, rzeczywiście, no procesor sam w sobie też nie jest jakimś super hiper mocarzem i ciężko mu jest udźwignąć tak duży system operacyjny. Kolejnym minusem na pewno jest to, że mamy w moim konkretnym przypadku zaledwie 1 GB RAMu, który no jest zdecydowanie za mało dla Windowsa 10. No i jako ostatni gwóźdź do trumny mamy to, że system w tym przypadku był ładowany z karty SD, która również nie rozpieszcza pod kątem prędkości. Przypuszczam, że o wiele lepiej działałoby to na Raspberry Pi 4 i bardzo chętnie wrócę do tematu Windowsa 10 na malince, jeżeli za jakiś czas drivery zostaną ulepszone albo mi uda się zdobyć innego huba USB, który będzie w stanie robić poprawnie pass-through, tak żeby malinka się uruchamiała.
No, ewentualnie mógłbym po prostu się wpiąć w winę i malinkę zasilić. No, kilka możliwości jest. Myślę jednak, że dopóki projekt jest w fazie alfa, to może rzeczywiście warto dać mu jeszcze kilka miesięcy do tego, żeby dojrzał i żeby zostało to dopracowane. No i wtedy przypuszczam, że nie dość, że będziemy mieli dużo lepsze doświadczenie, to może uda nam się zrobić na Raspberry Pi z Windowsem 10 coś ciekawszego. Tyle z mojej strony, dajcie znać, jak materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał się podobał, jeżeli nie, no to cóż, ten drugi przycisk wydaje się również działać. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS!